Już głośno się ostatnio zrobiło o klubie siatkarskim z Wielunia. No niestety nie z powodu wygranych, z powodu pewnych doniesień medialnych. No chyba wszystko się zaczęło od tego momentu, gdzie prezes Dąbrowny Adam powiedział w Gazecie Wyborczej, dlaczego Pomapol gra słabo. Wskazał winnych, wskazał na atakujących. Czy uważasz, że dobrze takie słowa poszły w świat z ust prezesa? No prezes jest szefem całego klubu i uważam, że ma prawo powiedzieć to, co myśli. No nie wszystkim te wypowiedzi może się podobały. Dotyczyły akurat w tym przypadku gry naszej pozycji zawodników z ataku. No ale powiedział takie słowa i miał do tego prawo. Uzasadnione pretensje do średnio czy słabo grającego jednego czy drugiego zawodnika. I na tym bym skończył. No, stanowisko zarządu jest jednoznaczne. Gramy słabo na tej pozycji. Nie ocenialiśmy w tym wywiadzie, czy nie oceniał pan prezes innych pozycji w drużynie siatkarskiej. Mówił konkretnie o zawodnikach z ataku i wypowiedział swoje myśli, czy myśli zarządu. A gdybyśmy się skupili na ocenie całości, no to myślę, że stanowisko byłoby podobne. No, zespół gra słabo. Akurat w tym przypadku no, zostało mu zadane pytanie, myślę, dotyczące zawodników z ataku i swoją, czy wspólną naszą ocenę wyraził. Jeżeli prezes się spodziewał, że atakujący zacisną zęby i będą jeszcze więcej trenować, czy bardziej się przykłady treningów, no to się pomylił, bo wiemy, co się stało. Atakujący, jeden z atakujących nie był dużny, też udzielił wywiadu, w którym powiedział, że owszem, on gra słabo, ale również inni też grają słabo, między innymi przyjmujący, poza kapelusem wskazał nawet na nazwiska. Czy w tym przypadku z kolei uważasz, że te słowa powinny pójść w świat? Czy moje zdanie i zdanie zarządu jest jednoznaczne. Jest to naganne i niedopuszczalne, żeby zawodnik komentował to, co podaje jego pracodawca, jakim jest prezes klubu. A nie tylko źle ocenił pracodawcę, ale również kolegów z drużyny, trzeba pamiętać. No, mówmy ogólnie, jaką wypowiedź dał ten zawodnik. W kontraktach zawodnicy mają zawarte pewne zapisy, których nie powinni łamać, a uważamy i decyzja, jaka potem nastąpiła, uważamy, że ten zapis został złamany. Także ja tu nie widzę żadnego faux pas, czy jakichś niezgodnych z regulaminem, z prawem ruchów. Po prostu nie powinno być takiego zachowania. Jest to zachowanie naganne, bo to my jesteśmy od oceniania, a nie zawodnik od oceniania tego, co robią jego koledzy. Kultura nakazywała nie wymieniać nawet nazwisk tego, ale no trudno. No zrobił jak zrobił, to jest jego problem i dzisiaj mamy to, co mamy. Zawodnik nie jest już naszym zawodnikiem. I na tym zostaliśmy, na tym taka decyzja została podjęta i nie chciałbym tego dalej komentować. Właśnie to była decyzja zarządu, nie jakieś tam wspólne porozumienie. Czy Marcinowi Lubieskiemu podziękowaliście jako zarząd za to, że dlatego, że słabo grał, czy dlatego, że był zbyt szczery właśnie w wypowiedziach prasowych, medialnych? Znaczy ja bym nie chciał, żeby to brzmiało tak, że zbytnia szczerość to złe. Dobrze, że jesteśmy szczerzy, dobrze, że umiemy ze sobą rozmawiać, ale mamy wiele takich możliwości jako klub, jako praca w grupie, jako team do tego, żeby ze sobą rozmawiać, ale to nie są miejsca do rozmów przed kamerami czy mikrofonami dziennikarzy. My możemy mówić, że coś nam nie wychodzi. Są reprezentanci, którzy nas reprezentują na zewnątrz, czyli to jest prezes klubu czy rzecznik prasowy i on jakby podaje pewne stanowiska, a my swoje problemy powinniśmy rozwiązywać we własnym gronie i takie możliwości są i zawodnicy wiedzą o tym, że można przyjść do trenera, do kapitana, potem do zarządu i o tym rozmawiać, a nie komentować jakby pewne decyzje, czy nie pewne decyzje, ale pewne opinie na szerokim forum. Ustaliliśmy sobie to już na początku swojej drogi tutaj, 2 lata temu, rok temu, że tego typu rzeczy nie będziemy robić, a to się dzisiaj zdarzyło i to jest naganne, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, albo w tym momencie chyba sobie nie zdaje sprawy, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. No to nie jest przedsięwzięcie, które kosztuje 100 czy 200 zł. To są ogromne pieniądze. Te pieniądze wkładają to sponsorzy. Oni też patrzą na nasze działania profesjonalne. No jeżeli zawodnik zarabia spore środki finansowe i nie szanuje tego, co robi obok reszta, no to tego typu wypowiedziami jakby no, niweczy całość pracy nas wszystkich. No. Jakby nie patrzeć na wyniku decyzji zarządu, kadra drużyny plus ligowej została uszczuplona. Czy podjęliście jakieś kroki, by ją uzupełnić właśnie o pozycję atakującego? No na pewno przy decyzji, którą podjęliśmy, musieliśmy się zastanowić, kto będzie zastępcą tego zawodnika.
Mamy tutaj, powiem szczerze, trzy kandydatury na tą pozycję. Dzisiaj spotkamy się z jedną z nich, czy z jedną z osób, które mogłyby zagrać w naszym zespole. Bardzo tajemniczo, nie jesteś w stanie, czy może jesteś, ale nie chcesz powiedzieć, o kogo chodzi konkretnie, o nazwiska. No, wszyscy wiedzą dobrze, o z kim my rozmawiamy. No, trudno dzisiaj podawać nazwiska, bo jest to tak świeża sprawa po rozwiązaniu kontraktu z Marcinem Lubiejewskim, żeby dzisiaj już od razu mówić, że mamy kolejnego. No, trzeba tą dziurę szybciutko załatać. Mogę tyle tylko powiedzieć, że są to zawodnicy na pewno z polskim paszportem, czyli są to Polacy, bo nie mamy możliwości grania zawodnikami z innych krajów, bo mamy czterech obcokrajowców już w swojej zespole i tu już jest problem, żeby to wszystko poustawiać. Więc to będzie na pewno Polak i mogę powiedzieć, jeden doświadczony zawodnik i dwóch młodych. I jeżeli dogadamy się z którymś z tych trzech panów, to na pewno zostanie w naszej drużynie. My tę lukę musimy natychmiast uzupełnić, żeby ten zespół w pełni mógł trenować i grać. Jeszcze nam się przydarzyła kontuzja na ostatnim treningu Michała Błońskiego i w tej chwili jesteśmy tylko z trzema przyjmującymi i to też stanowi jakiś dla nas problem. Ale jesteśmy dobrej myśli, no jest jeszcze długa liga, mamy kupę meczy do rozegrania, jest gdzie zdobywać te punkty, trzeba się pozbierać, no nikomu nie jest łatwo, widzimy co się dzieje w lidze, liga pędzi, każdy zespół ma zadyszkę, może poza Skrą Bełchatów, zespoły z niższe z tabeli jak Olsztyn, jak Bydgoszcz też swoje już problemy przerabiają, Resowia też nie jest w najlepszej sytuacji, cele były inne, Kędzierzyn też nie jest w najlepszej sytuacji, więc jakby nie jesteśmy odosobnieni, nie powinniśmy się skupiać tylko na tym, że wielu ma problem, bo myślę, że każdemu jest ciężko, ale też wiedzieliśmy w co wchodzimy, jaki będzie sezon, jaki jest system rozgrywek i uważam, że damy sobie z tym spokojnie radę. Uspokojmy tylko po prostu nastroje, wyłączmy te wszystkie procesory, które do tej pory gdzieś tam rejestrowały te złe rzeczy. Od soboty zaczynamy kolejny mecz, musimy się na nim skupić, musimy wyjść, zagrać jako drużyna i już. No, to jest życie, to jest normalne życie. Idzie pracownik do pracy, nie spełnia wymogów pracodawcy, pracodawca go zwalnia lub się dogadują za porozumieniem stron. To jest identyczna sytuacja. My rezygnujemy z tego zawodnika, bo była taka, a nie inna sytuacja, będzie w to miejsce następny zawodnik i będziemy szli do przodu. No, chcielibyśmy bardzo, żebyśmy utrzymali opcję, jaką sobie nałożyliśmy, czyli też szóste miejsce w Polsce. Nie jest to łatwe, podkreślam, nie jest to łatwe, bo liga się bardzo wyrównała. Gdybyśmy mieli ten zespół w zeszłym roku, mielibyśmy to miejsce gwarantowane. A dzisiaj liga jest bardzo równa, mimo tego, że są wpadki i tuzów, i średnich zespołów, ale jest dużo trudniej grać na wysokim poziomie jak w zeszłym roku, no bo niestety przeciwnicy są też bardzo powzmacniani i bardzo wyrównani.